Cześć, jeżeli oglądasz ten materiał, to zapewne szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie przez początkujących. Od jakiej gitary powinnam zacząć? Czy od klasyka, czy od akustyka, a może od gitary elektrycznej? Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: graj na tym, na czym chcesz grać. Nie ma nic gorszego niż zmuszanie się do grania na jakiejś gitarze, która na przykład nam się nie podoba, bo najważniejsze w tym całym procesie jest to, żebyś pokochała instrument i chciała spędzać z nim jak najwięcej czasu. W dalszej części filmu obalę najczęściej spotykane mity, opowiem o każdym typie gitary i pokażę Ci, jak każda z nich brzmi. Zapnij pasy, zaczynamy odcinek! Najczęściej powielanym mitem w mediach społecznościowych, na grupach gitarowych, ogólnie w takich boomerskich towarzystwach jest to, że jeżeli chcesz zacząć grać na gitarze, to powinieneś zacząć od klasyka. I to jakby ma swoje pewne uzasadnienie związane z tym, że gitara klasyczna jest wymagająca pod względem na przykład pracy lewej ręki, jest troszkę łatwiejsza pod względem takim, że ma bardziej miękkie struny niż na przykład akustyk, ale jakby specyfika gry na tym instrumencie często diametralnie różni się na przykład od tego, co gramy na gitarze elektrycznej, więc jeżeli chcesz tak szkolnie podejść do tematu, to oczywiście możesz zacząć od klasyka, ale ja osobiście na przykład prawie odbiłem się od grania na gitarze z tego względu, że gitara klasyczna mi się nie podobała. Z perspektywy czasu jakby doceniam moje kształcenie związane z gitarą klasyczną i teraz bardziej mi się podoba ten instrument, ale nie ma nic gorszego, co powiedziałem we wstępie, niż zmuszanie się do grania na jakimś instrumencie. Podoba Ci się elektryk? Graj na elektryku. Jest łatwiejszy, ma węższy gryf, ma wcale nie takie twarde struny, jakby się mogło wydawać. Jeżeli podoba Ci się brzmienie akustyka, graj na akustyku. Nie sugeruj się takimi opiniami, że jak chcesz zagrać na X, to najpierw przerób Y i Z, bo to zupełnie przy graniu na instrumencie nie ma żadnego jakby przełożenia. Każda gitara ma swoją specyfikę. Różni się brzmieniem, różni się też często tym, w jaki sposób ją wykorzystujemy, jakie partie na niej tworzymy, więc nie można od razu jakby narzucać sobie czegoś, co jest wbrew naszej woli. Jeżeli chodzi o trzy najbardziej popularne typy gitar, no to mamy gitarę klasyczną, czyli gitarę takie pudło, tak, z nylonowymi strunami, a więc można rozpoznać gitarę klasyczną po tym, że te cienkie struny są przezroczyste najczęściej, nylonowe, więc z tworzywa sztucznego. Mamy gitarę akustyczną, w której wszystkie struny są metalowe, i gitarę elektryczną, która nie ma najczęściej postaci pudła, tylko jest to deska z metalowymi strunami. I teraz tak, o ile kupując gitarę klasyczną czy akustyczną, nie musimy właściwie nic więcej dokupić poza jakimś tam stroikiem i ewentualnie futerałem, no i jakimiś zapasowymi strunami, o tyle w przypadku gitary elektrycznej, żeby poznać pełnię jej brzmienia, potrzebujemy ją nagłośnić, a więc potrzebujemy wzmacniacza, kabla, i jeszcze tam paru akcesoriów, które mogą się przydać. Dlatego pamiętaj o tym, że jeżeli kupujesz elektryczną gitarę, to nie jest koniec kosztów, które musisz ponieść, aby jakby posłuchać gitary w pełnej krasie. Tutaj prezentuję przykład gitary klasycznej. Posłuchaj, jak brzmi, zerknij, jak wygląda. Myślę, że to da Ci pewien obraz, czego można się spodziewać, kupując gitarę klasyczną. W tej próbce prezentuję gitarę akustyczną. Metalowe struny, troszkę węższy gryf na szerokość. Trochę trudniej się gra z tego względu, że metalowe struny wymagają większej siły docisku, tak, aby wydobyć ładny dźwięk. Jest to, jakbym miał zestawić trudność grania, no to akustyka stawiam wyżej nad klasyka. Jest trudniejszy, trochę mniej przystępny dla początkujących, ale przez to, że masz metalowe struny, masz zupełnie inną głośność gry i inną barwę. Gitary akustyczne na przykład świetnie nadają się do gry akordowej, a więc gry chwytami, do ogniska czy jakiejś innej sytuacji imprezowej. Muzyka.
Ostatnim typem gitary jest gitara elektryczna. Jeżeli chcesz grać na elektryku, to nie wahaj się, tylko od razu inwestuj w elektryki. Jeżeli zainteresuje Was temat w ogóle doboru pierwszej gitary elektrycznej, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, bo zrobię o tym więcej materiałów. Nie wiem, ile osób oglądających mój kanał to początkujący, dlatego musicie dać jakąś informację zwrotną, więc elektryk bez właściwego nagłośnienia, czy to wzmacniacza gitarowego, czy jakiegoś interfejsu, może jakiegoś procesora, który pozwala grać na słuchawkach, brzmi bardzo licho i ma się nijak do tego, co kojarzymy z nagrań takich zespołów jak Metallica czy Guns N' Roses. Dlatego pamiętaj, że jakby kupując to, co wspomniałem wcześniej, elektryka, liczysz się też z tym, że potrzebujesz zainwestować dodatkowe pieniądze w jakąś formę nagłośnienia. Jeżeli chodzi o dobór pierwszego wzmacniacza, nie mam materiałów na ten temat, ale podobnie jak w przypadku doboru pierwszej gitary, możecie dać znać w komentarzach, żebym zrobił taki materiał, jakiś przepis, poradnik, jak dobrać pierwszy wzmacniacz w jakichś tam przedziałach cenowych. Jakby tutaj inicjatywa jest po Waszej stronie. W każdym razie, gitara elektryczna gra się na niej bardzo łatwo, ma wąski gryf, nie trzeba mocno dociskać strun. Jeżeli jest dobrze ustawiona, to właściwie gra się na dotyk. Jest to najłatwiejsza gitara pod względem trudności gry na niej. Dlatego gorąco polecam, jeżeli chcecie grać na gitarze elektrycznej, to nie sugerujcie się opiniami w internecie. Nie grajcie na siłę na innych typach gitar, bo prawdopodobnie prędzej się zniechęcicie do grania, niż osiągniecie swój cel. Pod względem brzmienia gitara elektryczna to bardziej złożony temat, bo tak naprawdę słyszymy głośnik w kolumnie, a nie samą gitarę, więc wiele elementów po drodze ma wpływ na brzmienie tej gitary. Można wykorzystywać jakieś efekty, modulacje, przestery, także zaraz zaprezentuję Ci kilka możliwych wersji brzmienia gitary elektrycznej. No i w sumie to tyle w tym odcinku. Jest to taki wprowadzający odcinek związany z tym, jak zacząć swoją przygodę z grą na gitarze. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, koniecznie zostawcie je w komentarzu. Myślę, że przy takich filmach będę mógł odpowiedzieć zbiorczo na wiele podobnych pytań i ten film też jakby jest odpowiedzią na to, że ciągle zadajecie te same pytania, co oczywiście jest ok, ale teraz przynajmniej będę mógł odesłać Was do tego filmu, żeby wyjaśnić wątpliwości. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!